Witamy na kanale Napęd na 4. Dzisiaj prezentujemy nowego Hyundai'a i10. Nowy Hyundai i10 przykuwa uwagę swoją nowoczesną sylwetką, ciekawym grillem kaskadowym, w którym wbudowane są światła do jazdy dziennej, światła mijania, światła drogowe, kierunkowskazy. Tutaj są zaślepki świateł przeciwmgłowych. W wyższych wersjach są tutaj normalnie klosze i światła. Kierunki LED-owe w lusterkach. Pod maską nowego Hyundai'a i10 pracuje silnik benzynowy 1.2 czterocylindrowy o mocy 84 koni mechanicznych. Silnik ten współpracuje z automatyczną 5-stopniową skrzynią biegów. Kształt zderzaka jest bardzo charakterystyczny dla marki Hyundai. Cena prezentowanego modelu to 57 tysięcy złotych. Na tą cenę składa się, jak już wspominałem, silnik 1.2, 84 konie, skrzyń automatyczna, wersja wyposażenia Comfort, plus dodatkowo czarny dach i kamera cofania z tyłu. W prezentowanym modelu mamy również czarne lusterka, klamki w kolorze nadwozia, tutaj za tylnymi drzwiami taki znaczek i10. Również ten znaczek mamy na tylnych kloszach. Tył samochodu to czujniki cofania, takie a la dyfuzory na środku niewielkie, kamerka, już wspominałem wcześniej, światło przeciwmgłowe, światło wsteczne, wycieraczka, trzecie światło stop i tutaj mamy spryskiwacz tylnej szyby. Prezentowany model znajduje się na felgach stalowych, opony zimowe, 14-calowe. Komfortowy uchwyt umieszczony w klapie bagażnika. Bardzo fajnie nam się otwiera, klapa idzie szybko do góry. Tutaj tą deseczkę z siedzeniami już podnosimy ręcznie. Bagażnik nie jest wielki, ale ma pojemność 252 litrów, po złożeniu 1050 litrów. Bagażnik mamy oświetlony małym światełkiem tutaj z lewej strony. Pod podłogą znajduje nam się zestaw naprawczy, gaśnica, ale jest miejsce również na koło dojazdowe lub pełnowymiarowe. A teraz zapraszamy do wnętrza samochodu. Na początek fotel regulowany ręcznie, podnoszenie, tutaj oparcie fotela. Na drzwiach kierowcy mamy przyciski podnoszenia szyb, przód, tył. Tył już jest na korbkę i elektryczna regulacja lusterek. Niewielkie kieszenie na jakiś mały napój. Wygodny uchwyt do zamykania drzwi. I też takie delikatne tłoczenia na drzwiach, przypominające kształt na grillu. Przed nami mała, ale wielofunkcyjna kierownica. Oczywiście z logo Hyundai. Po lewej stronie mamy tutaj przyciski do sterowania telefonem przez połączenie Bluetooth. Z prawej strony na wyświetlaczu pojawiają nam się parametry samochodu, zużycie paliwa oraz dodatkowe funkcje zapewniające komfort jazdy. Dwa zegary. Po lewej stronie zegar od obrotów silnika, po prawej prędkościomierz. Z lewej strony kierownicy mamy podnoszenie świateł przednich, przycisk wyłączania kontroli trakcji, przycisk wyłączania asystenta pasa ruchu i tutaj przycisk zapisywania ciśnienia opon. W kokpit mamy wbudowany wyświetlacz dotykowy, w którym mamy różne ustawienia radia, ustawienia audio, jak również ustawienia samochodu. Pod wyświetlaczem nawiewy, przycisk świateł awaryjnych, zamykanie, otwieranie zamków.
z lewej strony ustawianie temperatury, ustawianie poziomu nawiewów, podgrzewanie lusterek i tylnej szyby, te właśnie nawiewy, włączanie klimatyzacji, obieg wewnątrz samochodu. Pod tym mamy wejście USB, zapalniczkę, ładowanie telefonu. Taki mały schowek właśnie, taka półeczka na telefon. Włączanie, wyłączanie systemu start-stop, wyłączanie czujników parkowania. Skrzyń, jak wspominaliśmy, automatyczna. Dokładnie mówiąc, to jest skrzyń zautomatyzowana, jednosprzęgłowa. Z możliwością również zmiany biegów ręcznie. Przód większe, tył mniejsze. Idąc dalej, na napoje takie dwa małe schoweczki. Tutaj też coś koło hamulca ręcznego możemy wrzucić. Niestety jeszcze przydałby się podłokietnik, ale niestety w tej wersji jest niedostępny. Siedzenia tak delikatnie tłoczone, przeszywane z jasnymi obszyciami i tutaj boki nieco powiększone, podwyższone. U góry lusterko, jak wspominałem wcześniej, w którym jest zbudowana kamera cofania. Jasna podsufitka, system SOS, włączanie światełek w środku. Przed kierowcą mamy lusterko w osłonie przeciwsłonecznej, jak również przed pasażerem, tylko tu jest akurat niezasuwane, jest na stałe. Przed pasażerem jest taka mała półeczka, można coś rzucić. Dosyć duży schowek, kilka napoi nam się zmieści. Wykończenia twarde, bardzo twarde, ale stabilne, nieruchome. Nawiewy bardzo ciekawe, okrągłe, przypominające nawiewy w Mercedesach, swoim kształtem. A teraz idziemy do tyłu samochodu. Z tyłu samochodu jest dosyć dużo miejsca jak na taki mały samochód. Nad głową też troszeczkę nam zostaje. Fotel kierowcy był ustawiony tak pode mnie i za nim też jest dużo miejsca. Na drzwiach, jak wspominaliśmy, już korbka. Te klamki są bardzo ciekawe. Ciekawie się otwierają. Wieszaczek, taki pojedynczy, również z tej strony. Myślę, że na tyle kanapie trzy osoby się zmieszczą, ale raczej takie szczupłe. A dwie osoby to naprawdę bardzo wygodnie. Kanapa składana standardowo w ten sposób. Tutaj mamy mocowania fotelików, które są schowane pod zasuwakiem takim. Foteliki z mocowaniem ISOFIX. Tutaj się dostaniemy bez żadnego problemu. Mały zasuwaczek, odsuwamy, wpinamy fotelik i dziecko może spokojnie i bezpiecznie podróżować. Pod nogami gumowe dywaniki. Środek jest niziutki, tutaj praktycznie nam nic nie blokuje w przesuwaniu się na tylnej kanapie. Pojemność zbiornika paliwa w tym małym samochodzie to 36 litrów. Jak podaje producent, prędkość maksymalna 171 km na godzinę. Długość nowego Hyundai'a i10 jest to 3 m 67 cm. Szerokość 1,68 m, a wysokość 1,48 m. Jak sprawdzaliśmy, Hyundai i10 silnikiem 1.2 pali około 6,5 litra w cyklu mieszanym. Jednym z minusów tego samochodu jest dosyć wysoka cena, gdyż za tę cenę powinniśmy mieć chociaż światła LED-owe mijania, światła też dziennej, czy chociażby rekinek na dachu. Jednakże ta cena w porównaniu z samochodami tego segmentu, na przykład Kia Picanto czy Toyota iGo, to i tak Hyundai wychodzi cenowo bardziej korzystnie przy tej wersji wyposażenia. Zaletą tego samochodu jest dużo miejsca w środku, jak również komfortowa jazda przy większej prędkości.
Dziękujemy za obejrzenie naszego filmiku i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia, cześć!